Cześć, tu Xoret i dzisiaj otworzymy sobie przysyłkę od magicznej kostki. Będą tutaj trzy kostki: Mega Minx, Mirror Cube, Silver oraz Shengshu Linglong do jednej ręki. Zapraszam. Okej, więc mamy właśnie napisane, że mamy od magicznej kostki. Nie będziemy już przedłużać. Otwierajmy. Czuję już folię bąbelkową. Dobra, sobie rozerwiemy. Może będzie długopisik jeszcze. O, dostałem jakąś piłkę, dziękuję. Mamy napisane, magiczna kostka. Fajnie. Tutaj ma ta piłka, dobra, tutaj sobie ją odłożę. Teraz kolejna rzecz, w ogóle tutaj widać wszystko. Mamy tutaj mirrora. Teraz go otworzymy. Wow, to moja linkwo jest mała, ale będzie dobra, już widzę do oka. Wow, ale to jest duży ten Minx. To jest Mega Minx, czyli że mamy rzeczy. Oj, długo psiku nie ma. Ale dla odmiany piłka też może być. I tutaj mamy rachunek cały, łącznie 80-50. Dobra. To już możemy sobie odłożyć na bok. I dobra, zacznijmy może od tej piłki. Mamy piłeczkę, naprawdę fajna, przyda się. Będę wiedział, że to od magicznej kostki. O, widać, magiczna kostka. Dobra, piłkę już zboksowaliśmy, teraz może przejdźmy do mirrora. Więc zaraz ciekawiczkę otworzę rękami. Dobra, spróbujemy nożyczkę. Tylko żeby nie naciąć opakowania, nie chcę. Ja to też mam takie jakby kolekcję opakowań po kostkach. Ho, ho, ho. Dobra. Więc otwórzmy. O, dobra, udało się górą. I proszę bardzo, mamy jakąś instrukcję. Dobra, tego to się już nigdy nie czyta. Jeszcze zapakowany w jakiś woreczek mirror. Tu nic nie mam, pudełko sobie na razie odłożę, tutaj wszystko. I dobra, wow, trochę tłusty, przyznam, trzeba będzie go nasmarować. A naprawdę widzę, że fajna kostka, układa się tak jak 3x3. No, ona zmienia właśnie kształt, jak tak pomieszamy, później się tym zajmę. O, coś źle teraz zrobimy? Nie, dobrze. Okej, okay. A mirrora i tą piłeczkę. Teraz przejdźmy do mojej linkwo, którą będę wykorzystywał do OH, ponieważ mam jeszcze do... układałem trochę na Shengshu Aurorze, ale jednak stwierdziłem, że potrzebuję jakiś mniejszy kod. Ogólnie to jest taki Shengshu unboxing, wszystko od Shengshu, piłeczka tylko od magicznej kostki, Shengshu Mirror, Shengshu Linglong i Shengshu Mega Minx. Nie chciałbym zniszczyć pudełka, dlatego otworzę to od dołu, taki fajny myk. Jak to się otwierało? To się wyjmowało, tak. O, i się uda. Wow, jak ona jest malutka. Wow, ho, ho. Tłusta, jak zawsze do Shengshu przychodzi. On do OH myślę, że będzie wręcz idealna. Czekajcie, mam tu gdzieś jakąś 3x3, no akurat nie. Ale jest, no będzie o tej kostce na pewno recenzja. I ona jest 46 mm, czyli że tak jak mała kostka taka, czekajcie, sięgnę. Ona jest właśnie o takiej wielkości, jak 2x2 Rubik's Cube, 46 mm, jest ona naprawdę mała. Czekajcie, jeszcze mam jakąś w zasadzie tutaj kostkę, 3x3 jakąś inną. Prezentuje ona się tak, jest naprawdę mała ta kosteczka i dobra. Naprawdę bardzo fajna kostka. Wow, środkowe ściany też mega chodzą. Świetna jest ta kostka po prostu. Okej. Okay. No i jeszcze został nam Shengshu Mega Minx. Otwórzmy zatem. Dobra. O kurczę. Jest to spora kostka, przyznam.
porównaniu z tym Shangshu to pudełko już jest olbrzymie. Dobra, udało mi się chyba. No. Dobra, udało się. Coś tam mi wypadło? Nie, dobra. No i już mam trochę zniszczone pudełko. To nie przeze mnie, trochę jest zniszczone. No ale nic, już przybyleje. Była otwierana. Może to jest po prostu jakoś MK. Nie jestem pewien. Widać, że otwierana była ta kostka. Jest trochę... No i znowu tłuste. Są wszystkie kostki i Shangshu są zawsze tłuste. Chodzi ten mix dość ciężko. Będę musiał go sobie wyregulować. Na pewno. No ale już układałem mixa właśnie też Shangshu. Na Piotrka Shangshu mixie i naprawdę już prawie tam ułożyłem, więc jakieś trudności pewnie z tą kostką nie będę miał. No, stoł raczej też nie, bo układałem też na meetingu. A stołów to raczej też nie. Ale naprawdę bardzo fajne kostki tutaj mamy. Czekajcie, wszystko jeszcze tak pokażę dobrze. Jeszcze raz. No, wszystko. Są na naprawdę bardzo fajne kosteczki. Polecam też sklep magicznakostka.pl. No i to by było chyba na tyle w tym unboxingu. Recenzje też u mnie na kanale się pojawią maksymalnie za miesiąc. Będzie to wszystko zrecenzowane. Na pewno piłeczka też będzie zrecenzowana. No i dobra, więc ja chyba tutaj nie mam już co mówić, więc to by było na tyle. I trzymajcie się i cześć! Narka, sorry.